Cześć, tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Chrystusie. Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić tematowi odpoczynku, który jest nakazany nam w Biblii. Kiedy tuż po studiach pojechałam na wolontariat do Ziemi Świętej, zaskoczyło mnie po raz pierwszy w praktyce, co to znaczy, że Żydzi mają szabat. U nas mamy tydzień pracy od poniedziałku do piątku, ewentualnie czasem soboty, a potem mamy niedzielę, która teoretycznie jest pierwszym dniem tygodnia, natomiast prawda jest taka, że nam no jednak ten poniedziałek wyznacza pewien rytm taki, że się zaczyna. I kiedy byłam właśnie w Izraelu, zobaczyłam, co to znaczy szabat. Szabat w Izraelu polega na tym, że autobusy przestają jeździć, te żydowskie, sklepy są zamykane od piątku wieczór do soboty wieczór, ponieważ w taki sposób liczy się dzień w Izraelu, a całe rodziny wychodzą na spacery, do synagogi, ci, którzy są religijni, całe rodziny, rodzice z dziećmi pięknie ubrani, ci ortodoksyjni w Jerozolimie na przykład, w białych koszulach, w kipach na głowie. Robi to niesamowite wrażenie i wzbudza takie poczucie, ojej, ja też bym tak chciał doświadczyć takiego dnia odpoczynku. Naprawdę to jest dla nich dzień prawdziwego odpoczynku. Ja wraz z innymi wolontariuszami w naszym miejscu, w którym byliśmy, pod Jerozolimą, też doświadczyliśmy tego szabatu. Niektórzy, rzadko się zdarzało, ale potrzebowali także pracować w sobotę, ale kto nie pracował, mieliśmy takie miejsce, które nazwaliśmy Shabbat Tree. To było takie drzewo przed klubem dla wolontariuszy, takim miejscem, takim domkiem dla wolontariuszy, w którym były różne dla nas rozrywki i tak dalej. To było takie drzewo, pod którym rozkładaliśmy koce i też mówiliśmy na nie Shabbat Blankets. I to tak naprawdę nie wiem, kto wymyślił tą tradycję, ale naprawdę doświadczaliśmy tego sobotniego odpoczynku, ponieważ no, tam tak to wyglądało. I to był też czas, kiedy po prostu spędzaliśmy go ze sobą, kiedy rozmawialiśmy, kiedy graliśmy w gry, kiedy jedliśmy dobre rzeczy. I naprawdę po raz pierwszy chyba doświadczyłam tego, co to znaczy szabat. Szabat, czyli to, co jest napisane w Biblii. Ten święty dzień Pana odpoczynku, zaraz o tym będę mówić głębiej. Coś, co może rzadko się używa w naszej kulturze, ponieważ w kulturze chrześcijańskiej świętujemy niedzielę. Natomiast nie ma w tym momencie większego znaczenia. Chodzi o ten święty dzień Pana. I to był naprawdę wyjątkowy czas. To był czas, kiedy się po prostu zatrzymywaliśmy. Jest taki werset w jednym z psalmów, w którym jest napisane: zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. To był właśnie taki czas zatrzymania, skupienia się na nowo na Bogu, zebrania na nowo sił i ruszenia z nowym zapałem w nowy tydzień. I dzisiaj chciałabym Was zachęcić tym, co Pismo Święte mówi o świętowaniu świętego dnia, który w Piśmie Świętym nazywa się szabat. Ze świętym dniem Pana spotykamy się już na samiutkim początku Biblii, w Księdze Rodzaju, tuż po stworzeniu świata. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest napisane od pierwszego wersetu: w ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Można by było pomyśleć, po czym Bóg odpoczywał, skoro On tylko słowem stwarzał cały ten świat. A jednak to był dla Niego wysiłek, to było dla Niego wyrażenie Jego kreatywności, wymyślenie tego wszystkiego. To było wysiłkiem dla Pana Boga. I Pan Bóg najpierw ten dzień pobłogosławił dla siebie samego. Stwierdził, że to jest dzień święty, Jego dzień święty. I że jest to dzień, w którym odpoczywa po całej swojej pracy. I jest to dzień na tyle ważny dla Niego, że umieścił go, a właściwie nakaz Jego świętowania, w całym dekalogu, jako jedno z 10 przykazań. Przeczytajmy ten fragment.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. My to przekazanie kojarzymy z tym, co mamy wyuczone. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Natomiast tu, jak spojrzymy głębiej, ono jest bardzo dokładnie jeszcze wyjaśnione. Dlaczego w ogóle jest stworzony taki święty dzień i jak mamy go świętować? Jest bardzo jasno napisane, że mamy w tym dniu nie wykonywać pracy, ani nasza rodzina ma nie wykonywać pracy, ani nawet nasi goście. I mamy to czynić na pamiątkę tego, że właśnie w 6 dniach Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, a 7 dnia odpoczął i że uczynił ten dzień świętym. Czy pamiętacie, zanim jest mowa o dekalogu, Pan Bóg mówi takie zdanie: ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i następnie daje te wszystkie przykazania. To są przykazania wolności. I kiedyś usłyszałam takie zdanie, że jeśli nie przestrzegamy tych przykazań, to wracamy do niewoli. I jeśli popatrzymy konkretnie na to przykazanie o święceniu Dnia Świętego, czyli zaniedbanie odpoczynku i świętowania dnia razem z Panem Bogiem, czy to będzie sobota dla Żydów, czy to będzie niedziela dla nas, to wracamy do niewolnictwa. Bo taka prawda, pomyślmy sobie, tak jak samochód nie jest w stanie jechać długo bez tankowania, po prostu kiedyś w końcu skończy mu się paliwo. Tak samo jest z naszymi ciałami. Jesteśmy w stanie pracować pewien czas, a potem potrzebujemy po prostu odpocząć, potrzebujemy nabrać na nowo sił. Nie jesteśmy w stanie pracować non-stop i Pan Bóg tego od nas nie chce. I wiem, że żyjemy w czasie, który jest czasem zabiegania, gdzie po prostu wszędzie trzeba coś szybko, że cały czas gdzieś biegniemy, że cały czas mamy sprawy, które są niezałatwione, że trzeba to i trzeba tamto i jest stres. I dlatego trzeba nadrobić w niedzielę jeszcze pewne rzeczy. Ale prawda jest taka, że Pan Bóg wymyślił model życia 6+1. Właśnie po to, żeby wykonać wszystko to, czego od nas chce. I jeśli działamy ponad normę, jeśli nie pozwalamy naszemu ciału odpocząć, to jedno, że na pewno nie robimy tego, co Pan Bóg od nas chce, a drugie, że możemy się na tym przejechać, po prostu nasze ciało kiedyś nie da rady tego wytrzymać po prostu. A więc z jednej strony każdy z nas czeka, kiedy ten weekend będzie, prawda? Odliczamy i potem się cieszymy piąteczek, piątunio. Ale prawda jest taka, że często dochodzimy do tego weekendu, a potem i tak załatwiamy mnóstwo różnych spraw i nie pozwalamy sobie odpocząć. Bo prawda też jest taka, że możemy odpocząć fizycznie, ale nie doświadczyć tego dnia, który będzie poświęcony Panu, czy nie doświadczyć tego biblijnego szabatu. Bo ten biblijny szabat polega na tym, że przede wszystkim zatrzymujemy się, uświadamiamy sobie na nowo, skąd pochodzimy, po co idziemy. Uwielbiamy Pana Boga, bo to jest dzień na uwielbienie Boga, na uwielbienie Go we wspólnocie kościelnej, na spotkanie się z rodziną, na po prostu odpoczynek, ale taki odpoczynek dobrej jakości. Nie tylko włączenie telewizora i obejrzenie sobie czegokolwiek, tylko naprawdę w przemyślany sposób napełnienie swoich akumulatorów w ciele, w duchu i duszy. Boży odpoczynek jest na tyle ważny, że jest kilka razy o tym napisane w Piśmie Świętym. Jezus też wzywał do tego. Mówił, że jest to potrzebne i że to Syn Boży jest Panem Szabatu. I że to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Że mamy naprawdę czerpać pełnymi garściami z tego. Chciałam przeczytać jeden fragment z Izajasza 58, gdzie jest powiedziane, po pierwsze, czego Pan Bóg oczekuje od nas w szabat, czyli w Dzień Święty, ale też, co nam obiecuje w zamian.
bo to jest naprawdę niesamowite, to jest kolejna obietnica Boża, że jeśli wykonamy to, a właściwie to jeśli zaniechamy pewnych rzeczy, jeśli odpoczniemy, jeśli damy sobie odpocząć, każdy z nas tego tak naprawdę pragnie, to wtedy Pan obiecuje nam niesamowitości. Od 13 wersetu Izajasza 58. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać. Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Karmić Cię będą dziedzictwem Jakuba Twojego Ojca, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Ta końcówka, albowiem usta Pańskie to wyrzekły, to jest takie... I ponieważ ja to mówię, to wiedz, że to się spełni. Więc co tu jest konkretnie napisane? Po pierwsze, jeśli w ogóle powściągniesz nogi od przekroczenia szabatu, czyli zaplanujesz czas Bożego odpoczynku, uświęcisz, uszanujesz ten dzień święty. W jaki sposób? Żeby swoich spraw nie załatwiać. Czyli żeby nie robić czegoś, co się tyczy z pracą, coś, co nas obciąża, coś, co się wiąże z zarabianiem pieniędzy. Oczywiście nie mówimy tutaj o pewnych zawodach, takich jak ratownicy i straż pożarna i lekarze, którzy potrzebują też pracować w niedzielę, ale to są wyjątki. Dalej, co jest powiedziane? Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, czyli jeśli docenisz to, docenisz ten czas, który możesz spędzić właśnie odpoczywając. I dalej, obietnica. Wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Pan Bóg mówi, zatrzymaj się, odpocznij, a wtedy znajdziesz rozkosz we mnie. To jest, do czego dążymy tak naprawdę? Do szczęścia. Dążymy do poczucia spełnienia. I to Pan Bóg obiecuje. Natomiast mówi, to nie to, że będziesz pracował 7 dni, to nie to, że załatwisz wszystkie sprawy, to nie to, że po prostu zacharujesz się, da Ci szczęście. Ale to, że zaufasz mi, i 7 dnia zatrzymasz się i nie będziesz zarabiał pieniędzy i nie będziesz wymyślał nowych strategii rozwoju swojej firmy i nie będziesz martwił się o różne rzeczy, tylko oddasz mi ten czas, zaufasz mi, a ja sam sprawię, że Cię pobłogosławię. Niesamowita obietnica. Co dalej jest powiedziane? Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżynę kraju. Bóg obiecuje zwycięstwa. Mówi, zatrzymaj się, a wtedy ja dam Ci zwycięstwo. Karmić Cię będą dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Jest mowa o tym, że będziemy mieli dostęp do Bożego dziedzictwa dzięki temu. I to jest naprawdę niesamowita obietnica. I tak jak wspominałam na początku, możemy być tego całkowicie pewni, ponieważ jest na końcu napisane, albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Więc pamiętajmy jeszcze raz, to nie my jesteśmy dla szabatu, ale to szabat jest dla nas. Ten święty dzień jest dla nas stworzony. Żebyśmy dobrze funkcjonowali, żebyśmy dobrze pielęgnowali relacje z Bogiem i żebyśmy żyli zwycięsko w naszym życiu. Czymże są nasze wymówki, że nie mamy czasu na odpoczynek z tymi błogosławieństwami, które Pan Bóg tutaj dla nas ma? Nie mówiąc już o tym, że skoro jest to w przykazaniach, to jest to bardzo ważne dla Pana Boga. Ciekawa jestem, jak Wam wychodzi odpoczywanie, jak Wam wychodzi świętowanie niedzieli, czy łatwo jest Wam się zatrzymać i co jest dla Was wyzwaniem w tym największym? Komentujcie, rozmawiajmy na ten temat, ciekawa jestem tego bardzo. I to by było na tyle na dziś. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, widzimy się za tydzień. I jeśli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie mi lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. He's coming again. I know he's coming.